Dobra, to zaczynamy. Coś mamy w temacie testowanie, tak? Mamy w temacie testowanie, ale ponieważ testowanie zaczniemy sobie tak lekko, w sumie testowanie jest krótkie, to przy okazji testowania jeszcze sobie powiemy o takich, na początku, o takich rzeczach trochę może usprawniających. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy sobie o tych p-namespace'ach i c-namespace'ach, także tam zastępuje tagi, możemy sobie to operować na atrybutach i to już nam jakby pozwala trochę bardziej kompaktowy sposób pisać konfigurację. Jeszcze takich parę sposobów chciałem Wam pokazać właśnie na temat tych konfiguracji, co tu jeszcze z nimi można zrobić, takich prostych rzeczy i w jaki sposób. Okay, jedna taka rzecz, o której chyba gdzieś wspominaliśmy, bo ktoś się o coś pytał, mówiliśmy o binach abstrakcyjnych, prawda? Pamiętam, że coś takiego Wam pokazywałem, tak, o dziedziczeniu generalnie binów. Powiedzmy, że zrobimy sobie repozytory, tak, bazowe repozytory i tu sobie powiemy, że to jest bin abstrakcyjny. Tak, możemy sobie zrobić taki bin abstrakcyjny, którego później możemy reużywać. I tu jestem bardzo ciekaw, czy zadziała to. On tu będzie krzyczał na czerwono, ale jestem ciekaw, czy to zadziała. Parent. Ale robiłem na... O! Jest możliwe, że zadziała. Powiedzmy tak. Bo tu się brzydko na czerwono świeci. Ale zobaczcie, że na przykład idea już to fajnie pokazuje. Navigate to children. On pokazuje, że już to sobie połączył z tym binem, bo mam tutaj parenta. Tak, i teraz mogę sobie zrobić na każdym, tak? No. Czyli tu mi się powtarzała ta część. To jest mało w tym momencie fajne, bo tak naprawdę jeden atrybut zamieniam na drugi, ale można sobie wyobrazić, że gdybym miał więcej jakichś takich propertiesów, które mi się powtarzają, prawda, to mogę sobie wtedy zrobić takiego parenta i go użyć w wielu miejscach. I w tym momencie nie muszę wiele razy pisać takiej samej konfiguracji, tylko po prostu ją sobie reużywam przez dziedziczenie. No to jest tak samo jak dziedziczenie na klasach, tak samo można sobie dziedziczyć konfigurację. Nie. Nie. Abstrakcyjna jest... Abstrakcyjnie jest bin definition. No, ale abstrakcyjny jest bin definition. On, żeby stworzyć bin definition, de facto nie potrzebuje klasy. Tak, bin definition to jest tak naprawdę zbiór, tak naprawdę powiem Wam, może być taka mapa. Czyli on po prostu składa mi definicją, sobie to rozszerzy tak naprawdę. Tak, on zmerdżuje te dwie definicje, dokładnie. Tak, czyli weźmie najpierw tego parenta i później doda wszystkie properties z childa. Czyli jakbyśmy coś przedefiniowali w childzie, to on powinien to nadpisać. No, na czerwony. Ale też się zastanawiam właśnie, czy zadziała to w ten sposób. Czy chciałem to może tak, może zróbmy, przenieśmy to cudo, nie jest tutaj, tylko do... Bo mówiłem Wam o p-name space'ach i c, tak? Na poprzednim były, tak? Ok. Source main to do. Tak, to tutaj. Przejdźmy sobie tutaj, bo tutaj działają testy. I uruchommy sobie testy. Zobaczmy, co on nam na to powie, czy rzeczywiście to się nie wywali. Bo wiem, że na pewno można tak zrobić na tagach, ale szczerze powiem, że nigdy nie robiłem tak na P. Ale działa. Tak? Mimo, że tutaj się podkreśla na czerwono, to jest wszystko poprawnie.
i tak można zrobić, tak? Także tutaj mogą być różne rodzaje propertiesów, może być ich wiele. I tu powinno się dać nadpisać. Ja akurat nie mam za bardzo jakiegoś bina, żeby to zrobić, żeby to nadpisać. Więc może nie będę miał chyba przykładu, żeby to zademonstrować. Nadpisać, na przykład jakbyś ty sobie zrobił, miał jakiś inny data source, tak? Powiedzmy, nie wiem. Whatever, miałbyś dwa data sources, prawda? Taki w parencie byś sobie zdefiniował, że to jest data source 1, tak? A tu mógłbyś sobie zrobić p data source, tam ref, tak? Data source 2, prawda? Tak? I on wtedy powinien wziąć ten data source 2. No bo merge'ując te rzeczy z child'a weźmie jako drugie, więc tutaj to nadpiszę. Czyli to dokładnie tak samo jak przy dziedziczeniu, tak jak w klasie potomnej nadpiszemy metodę z klasy bazowej, no to ta metoda się będzie wykonywała z klasy potomnej. Tutaj to dokładnie tak samo działa, więc można sobie to dziedziczyć. Druga rzecz, jak można sobie rzeczy definiować. Tylko teraz tak, pomyślmy, co tutaj możemy zrobić. Nie mam też na to przykładu. Co ja bym chciał tutaj pokazać? Może tu będę miał ściągę. O, ze ściągi coś pokażę. Tak. Chciałem wam pokazać definicję binów takie wewnętrzne. O, możemy to zrobić w ten sposób. Tak jak tutaj mamy, powiedzmy, że rzeczywiście ten jeden z naszych binów potrzebuje innego repozytory. Tak? Musimy sobie zrobić property data source. I tu bym chciał sobie zrobić bin class chyba było driver manager data source. O, tak na przykład mogę sobie zagnieżdżać definicję binów. Tak, mógłbym sobie zrobić tak, jak robiłem wcześniej, że zrobiłbym sobie, może zacznijmy od tego, że zrobiłbym sobie, powiedzmy, ten tutaj data source, on by miał ID data source 2, tak sobie robiliśmy, i on by sobie był tutaj data source ref, data source 2, tak? Mogę sobie zrobić tak. Tak, tutaj sobie wstawię jakieś propertiesy tego data source'a, to tam akurat nie istotne w tym momencie. Ważne, że jest sobie jakiś inny bin. No tylko w tym momencie to jest top level bin. No, to nie zawsze jest, nie zawsze byśmy tak chcieli, żeby ten bin był dostępny, tak? Bo na przykład mamy jakiś taki data source globalny, który chcemy, żeby był domyślny, żeby jak sobie zrobimy tam, nie wiem, auto-wired, czy wstrzykniemy sobie data source gdzieś, no to żeby nam się zawsze ten domyślny wstrzykiwał, a żebyśmy nie mieli innego data source, czy innego bina o tym samym interfejsie, bo on nam na przykład będzie przeszkadzał. Będzie nam wtedy Spring mówił, że mamy dwa biny tego samego typu i byśmy chcieli go jakoś ukryć. A składa się akurat tak, że potrzebujemy go dokładnie w jednym miejscu. Tak? To wtedy możemy go ukryć jako bina wewnętrznego. Tak? Czyli zamiast deklarować go tutaj, możemy go zadeklarować jako bina wewnętrznego tutaj, wewnątrz deklaracji tego bina. Po prostu zrobić sobie property, wtedy musimy już się posłużyć atrybutem, żeby wewnątrz tego atrybutu de facto to, co jest tutaj, żeby schować. Tak? I teraz taki bin wewnętrzny, pierwsza rzecz, on nie potrzebuje ID. Tylko top level biny potrzebują ID. To już biny wewnętrzne, one go nie potrzebują, bo one nie są w żaden sposób przez tą fabrykę trzymane, tylko są właśnie ukrywane. No i on miał ID, nawet jakby miał, nie wiem, czy on się nawet nie wywali, jakby się tam potrzebuje nawet ID. Nie, słucham? Chyba, że on go ajerujemy, to też nie potrzebuje. No to tutaj jest
Zostanie mu wygenerowana elita, czy się. No. Jak nie podasz, to zostanie wygenerowane. A gdzie będzie to level? Nie, nie musisz podawać ID. Zostanie wygenerowane. To prawda też, tak? Tak. Okej, okay. Ten link jest w tym momencie ukryty. Już nie możemy zrobić na nim autowire, bo nie zostanie znaleziony. Tak, on jest w tym momencie dostępny tylko w tym miejscu i tylko tu zostanie stworzona instancja i wstrzyknięta do tego drugiego bina. Czyli to jest, jak chcemy sobie ukryć, i mamy rzeczywiście tylko w jednym miejscu. Dobra, co jeszcze mamy takiego fajnego? Kolejną fajną rzecz, którą mamy, to chyba jest tutaj, mogę pokazać. Tak, kolejną ciekawą rzeczą... No? No? Jak on się stworzy wewnątrz, to jest jak bin z zasięgiem jakiś, czy to jak to działa? To o skopa ci chodzi, tak? Skopa normalnie może zdefiniować tutaj, jak w każdym binie. No, on po prostu zostanie zdefiniowany w swoim skopie, tak? Jeżeli tego nie podasz tak czy inaczej. Czyli tak zagnijesz. Będzie skop singleton. Nie, domyślnie jest singleton dla każdego binu. Nie, ale to nie o takim. No mówisz, że on jest niewidzialny, że jest wewnętrzny. Tak. Pil wewnętrzny, tak. Przy użyciu list table bin factory możesz sobie go wziąć? Znaleźć jakoś? Albo jak na przykład podam ID, czy po ID to też było gdzieś indziej. Nie, powinieneś mówić. On jest w ogóle nie wystawiany jako bin, tak? Tylko po prostu jest zrobiona instancja i wpychana do to jest, tak, to jest bin definition, który jest wewnątrz innego bin definition i tylko może być widoczne z poziomu tego bin definition, wewnątrz którego on istnieje. Okej, okay, definicja rozumiem, ale tak naprawdę no, ty samym, to będzie tylko ten bin jeden bez tego w środku. Ten środek nie zostanie zdefiniowany. Znaczy zdefiniowany, zostanie stworzony. Nie będzie można się do niego odwołać. Przez a to będzie w spisie binu? Czy to jest bin? Czy może nie będzie? Wiesz co, nie wiem. Nigdy tego nie sprawdzałem tak naprawdę. Jak robisz po typie, może on będzie, może znaczy nie jestem pewien. Jeśli będzie, to będzie ukryte tak samo jak jest WinFactory ukryte, tak? Że nie możesz zautowajerować tego WinFactory. No tak? Chociaż WinFactory można zautowajerować po typie. Jak się mówię, żebyś autowajerował zadanie po typie do WinFactory, to je zautowajerujesz, a tego bina już nie. Możliwe, że on po prostu przy tworzeniu tego Mesh Sound Repository tworzy tego bina, tylko wstrzykuje i nigdzie więcej nie rejestruje, tylko to jest... Także on na pewno gdzieś istnieje, tak? Tylko on jest trzymany po prostu z boku, nie tam, gdzie te wszystkie tople albiny jest ukryty. Nie wiem, nigdy się nie potrzebowałem zagnieżać aż tak głęboko w to. Zresztą tak jak mówiłem, pokazuję wam tego XML-a i co można z nim zrobić, bo w różnych projektach się jest, tak? I czasem jest to po prostu potrzebne. Także tak, dobra. To tyle, jeśli chodzi o biny wewnętrzne. Kolejna rzecz to jest coś takiego, co się nazywa Property Editor. To chyba dobrze widać tutaj, mam nadzieję. Tak. To widać dobrze tutaj. Tu. O, dobrze, już tam. Idea coś tutaj. Tu się dzieją. Tu się dzieje kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, to jest ten placeholder configurator, o którym sobie mówiliśmy, tak? To jest WinFactory postprocesor. On sobie podmienia te placeholdery de facto na stringi, prawda? Na ścieżkę do pliku. Tak? Ale jak sobie zobaczycie, to nie są stringi. Tak? Tutaj. To jest resource na przykład, prawda? Może to nie jest na początek najlepszy przykład, ale jeśli byśmy mieli, powiedzmy, tutaj, nie wiem, liczbę 5, tak? To po drugiej stronie ja nie muszę pisać stringa, mogę napisać integer albo long albo inny number i on mi to przekonwertuje. Mhm. Tak? I to są właśnie te property editory, że de facto Spring potrafi wiele typów sobie zamienić, tak, z automatu, tak? Czyli XML-u one są naturalnie stringami, ale de facto
w binie naszym, w kodzie javowym, one nie muszą być stringami, nie musimy ręcznie sobie konwertować tego na inny typ, tylko string nam to sam zrobi przy pomocą wbudowanych property editorów. I takim jedną z rzeczy, którą często używam, to jest właśnie na przykład resources. To jest springowa abstrakcja nad zasobami. Czyli tutaj widzieliście w tym pliku mamy class path dwukropek, tak? Class path dwukropek, jak łatwo się domyślić, mówi nam, że to jest zasób, który jest do znalezienia na class pathie. Czyli co robi Spring? Nic innego nie robi, tylko po prostu patrzy na naszego class patha i szuka tam pod taką ścieżką tego pliku. No to oczywiście to nam nie przeszkadza w tym, żeby tu sobie napisać jakikolwiek adres, tak? I wtedy Spring będzie nam szukał po HTTP. Możemy sobie napisać file. I wtedy Spring będzie się odwoływał do naszego systemu plików. Tak? Czyli takich kilka podstawowych prefiksów jest po prostu obsługiwanych przez to i dzięki temu jest to bardzo przyjemna abstrakcja do używania. No i ten interface resource ma bardzo przyjemne metody. Po pierwsze możemy sobie sprawdzić, czy istnieje taki resource, tak? Czy on nam zwróci, czy możemy go odczytać, tam czy jest otwarty, możemy zrobić URL-a, URI i tak dalej, w zależności od tego jego typu, to jest, możemy zrobić get file na przykład sobie. Sprawdzić długość, czas modyfikacji. Jeśli nie file, to co to może być w takim razie? No jeśli to jest zasób na przykład przez HTTP, no to nie będzie plik. Tak? File to będzie, na class pathie może być file i na dysku może być file, ale już zasób taki sieciowy to już nie jest file. Już wtedy będziesz get URL. Tak, get URI, te ci zadziałają. Get find, get description. Input stream source, no i oczywiście jest get input stream, no to na każdym można zwołać, tak, żeby sobie pobrać zawartość tego zasobu. Dobra, jest jakiś fajny przykład na property editora. Ja mam pytanie odnośnie property editora. Teraz chyba w Springu Ulicy, czy to już na momencie, pojawiło się to w Conversion Service i tam jest chyba... Conversion Service już było wcześniej. Wcześniej? Tak, przynajmniej dawno tego nie sprawdzałem, miesiąc temu z tym się powiem, że jakby się od property editorów odchodzi i już raczej się powinno używać tego, co tam się rejestruje w tych property znaczy w tym conversion service, ale już nie pamiętam. Więc to ja ci szczerze powiem, że ja swoich własnych property editorów nie miałem potrzeby rejestrować nigdy. Mhm. Wiem, że można coś takiego zrobić. Tak. Dokładnie. Można sobie zrobić stringa, ale można i mówić. Obie strony. Tu jest get as text i set as text. To są dwie główne, tak? To tylko, że property editor to jest głównie pod XML-a rzecz. Pewnie dlatego ten conversion service jest teraz bardziej, że tak powiem, promowany, bo jest bardziej abstrakcyjny, tak? Bo tam jest z dowolnego typu na dowolny typ, a tutaj masz get as text i set as text. To są dwie główne metody tego interfejsu. Tak właśnie odpowiadające za konwersję. Ten interfejs jest odpowiedzialny właśnie za te konwersje, które tutaj o których tutaj mówimy, tak? Ze stringa do każdego innego typu, tak? W XML mamy jakiegoś sobie stringa, no i teraz skąd wiadomo, co to ma być, tak? To, że wiadomo, bo w klasie mamy zdefiniowany resource, tak? No i teraz musimy mieć property editor, który jest ze stringa do resource'u, ewentualnie z resource'u do stringa, prawda? I możemy sobie zdefiniować też swoje własne.
A, tutaj chyba nie trzeba nawet nic. Tylko z tego co pamiętam, wystarczy po prostu zarejestrować tego bina w kontekście, jak dobrze pamiętam. Już jeszcze sobie przypomnę, ale tak to chyba było. Implementing. Nie, pamiętałem, że jest jakiś bin, tylko nie pamiętam jak się nazywa. Custom Editor Configurer. Editor Configure, tak? Czyli później musielibyśmy sobie zrobić bin tu się będę posiłkować ciągle, bo tak jak mówiłem, nigdy tego. Aha, i to jest po prostu custom editors i jest ok. Come on. Custom editor configure. Coś zmienili w tej kasie, już teraz nie jest na propertiesach, tylko jest set property editor registers set custom editors. O, właśnie tego szukałem. Property, o, custom editors. I tutaj jest przy okazji to nie podpowiesz mi? Nie ma się tyle. Ale idea powinna podpowiedzieć. O, jest. Tak? Chociaż tu nawet powinien być, chyba jest po prostu map, tak? No, jest po prostu map. Enter. Key. Tu kluczem jest klasa. Powiedzmy, że mielibyśmy, powiedzmy, z czego byśmy sobie chcieli kondatować. A, na przykład tego, że byłby... do czego? To jest do czego, tak? Czyli to byłoby, powiedzmy, to. Wave'a na JPEG. Copy reference. Słucham? Wave'a na JPEG. I... Tak, i to byłoby... Whatever, tak? Czyli to co robimy, to tutaj po prostu przekazujemy instancję. No i tak jak znowu, to jest w tym momencie... Może zgaś światło tam pod tym podrzutnikiem, będzie lepiej widać, myślę, dla wszystkich, bo jest tak wyblakłe. Ale to zaraz, to kluczem jest stresa? Kluczem jest typ propertiesa, do którego chcemy tego stringa konwertować, a, prawda? A, zawsze jest string. Zawsze tak, bo zawsze jest string do czegoś. To w springu trójce jest. String free type conversion. Tu są konwertery i wtedy możesz sobie definiować To ten conversion service weszło w Webflow w którymś. Pamiętam, że to w najpierw wtedy to stamtąd pochodzi de facto, a później zostało przeniesione do core'owego Springa. Więc tak, jakby ktoś bardzo potrzebował w XML-u i gdzieś ma definicję binu, które rzeczywiście, nie wiem, jakieś ma, używają na wejściu, nie wiem, powiedzmy jakichś numerów telefonów, czy jakichś patternów właśnie takich, tego typu, jakichś danych właśnie, które właśnie są jak numery telefonu w jakimś konkretnych formacie czy tego typu rzeczach, tak? Chciałby z tego stworzyć jakiś obiekt, a nie mieć tego jako string, prawda? To wtedy można czegoś takiego użyć. Tylko tutaj jak mówi Adam, to już jest pewnie trochę deprecated,
I mamy jeszcze conversion service do tego, ale conversion service nie będę mówił. O czym chciałem powiedzieć, to o tym, że moglibyśmy sobie tą mapę, to sobie możemy tu w środku zrobić, ale tutaj sobie już nie możemy zrobić, tak? Jako mapę, zresztą sam podpowiada idea. Jeśli mamy sobie propertiesa, tak, którego wartość jest typu mapa, jak tutaj jest, ten custom editor, widzimy, że on przyjmuje mapę, prawda? No to możemy sobie użyć czegoś takiego. Już w tym namespace beans, tak, jest taki element map, który może występować wewnątrz property tylko. I wtedy możemy zdefiniować tutaj sobie mapę. Ale jeśli może się zdarzyć tak, że chcielibyśmy sobie na przykład zdefiniować tą mapę jako top level bina. Tak? Bo sobie mapę definiujemy w jednym miejscu, a powiedzmy to sobie definiujemy w drugim miejscu, bo chcemy, nie wiem, do testów mieć inne edytory niż na produkcji czy coś takiego, tak? Wtedy musimy sobie użyć tego namespace'u, który robiłem wcześniej. No, działaj. Namespace util, tak? I tutaj możemy sobie zrobić custom property editors. Tylko przydałoby się powiedzieć, że to jest ID, tak? I tutaj mamy tak samo, jak mieliśmy, jest po prostu enter, tak? Czyli jest po prostu to samo. Tutaj przenosimy to tutaj. Ciach. I tu możemy sobie wtedy zrobić to, zwinąć tą definicję ładnie i sobie zrobić P property custom editors ref ciach mapka bach działa, tak? Czyli w tym momencie nie mamy takiego zagnieżdżenia jedno w drugim, trzecim, czwartym i cztery poziomy, pięć poziomów, tylko możemy to sobie zrobić w ten sposób, tak? No i oczywiście tego edytora też możemy sobie zrobić tak. Mój editor i tutaj możemy sobie w tym entry zrobić value reference. A ten editor to jest to, co trafi do naszego bina, czy co? Ten editor w tej definicji jest to, co trafi do naszego bina? Nie, editor to jest to, co implementuje ten interfejs property editor. Tak, to jest ta klasa, która potrafi zamienić stringa na coś i coś na stringa. Wejściową do nas będzie resource. Masz set as value. Tak, my mamy tutaj w naszym, gdzie jest ten, w naszym, my chcemy resource, tak? W naszym binie my chcemy resource, a w XML mamy stringa. I to, co się wyłoni na tym. To, co się wyłoni. Tak. Przetłumaczyć go. Tak, tak. No na nim zostanie wywołane set as text, tak? I to set as text bierze ten kawałek stringa i parsuje go na ten obiekt. No i później na nim zostanie wywołane get value i to powinno zwrócić ten sparsowany value. Tak? Własnego resource. Przykładowo najprościej mówi sobie widzieć kawałek CSV-a i przetłumaczyć do listy. Na przykład, tak, tak. Dokładnie. Przykładowo, o taki przypomniał mi się, czekajcie, gdzieś tutaj mieliśmy properties, nie. Mieliśmy tego data source'a, bin class driver manager data. Data source, tak? Connection properties. O! To jest bardzo ciekawe.
I tu powinniśmy... Jak to było? Po prostu zrobić sobie value i tu możemy sobie zrobić, nie wiem, username równe test i tak dalej, tak? I tutaj nam się wywoła, to pewnie jest properties prop zróbmy sobie tutaj może w ten sposób, będzie łatwiej go znaleźć, bo na pewno gdzieś tutaj musi być. Może został zastąpiony już czymś w conversion service, ale to jest to, co pamiętam, że działało. O, properties editor. Okay. Czyli on sobie robi, jest set as text, tak? Czy on sobie ładuje po prostu do propertiesów. Czyli my sobie tutaj piszemy piszemy sobie tekst, tak? On sobie po prostu bierze i zamienia to sobie na obiekt properties. Tak, bo to jest typu properties. Po tych równach się widzi, tak? Znaczy on Spring wie, który jakbyś nie zrobiłem teraz? No to on to przeczyta tak jak properties, tak? Tak, to będzie klucz, a to będzie wartość. Tak, jakbyś pick properties tutaj pisał, prawda? To kodowanie mnie tam bolało, że tam jest jakieś na sztywno, jakieś kodowanie sprawdzone, jak patrzę. No jest, jakieś na sztywno, tak. Ale nie, bo properties jak to skończy. Żeby podmienić properties, nie? Czy jest też ten prop, tak? Tutaj można sobie wpisać props, ale to jest o tyle upierdliwe, że tu trzeba pisać prop key username, tak? I tutaj pisze się później i value jest w środku test, tak? No to jest... Dobra, ale tu może sobie zrobić użyć coś, tak? Tutaj też możesz sobie wsadzić. A tutaj zadziała? Pewnie, że zadziała, to nie. Ale... Czemu nie, tak? To jest normalny property, ma jakieś value. To będzie zapisane w bin definition jako wartość tego propertiesa. Możesz używać placeholderów. Okej, to może tyle o property editorach, co? Jasne to jest, tak? Można definiować własne, jakby była potrzeba i się z tym pobawić. OK. Min naming. Czyli wiemy, że możemy sobie nazywać biny po ID. Tak? Tylko ID ma tą specyficzną swoją wadę, że to jest identyfikator XML-owy. I identyfikator XML-owy nijak nie może być takich znaczków na przykład. Po prostu nie, ty już, XML się nie sparsuje. Parser XML-owy, to nawet nie Spring, parser XML-owy tego nie przepuści. Tak, po prostu koniec. Zresztą możemy sobie może tutaj trochę posprzątać. Co tutaj było, to tego nie było, to tego nie było, tak? To sobie zrobimy na razie, tak? I powiedzmy, że sobie zrobimy data source hash. Tak? Co on nam tutaj już mówi? Nie wiem, co on tu nam mówi, whatever. Coś nam próbuje powiedzieć, ale to jest czwarty, nie, to nie to chciałem. Chciałem tam, gdzie testy przechodziły. Testy przechodziły w trzecim, w tym labie, tak? To chyba gdzieś tu było. O! To sobie zróbmy na tym bazowym jakiegoś hasza sobie w środku wstawmy, albo dolarka, powiedzmy. Tak? No, teraz będzie nam się czepiał tutaj, że nie widzi tego. No dobra, to wstawmy no tutaj, żeby się nie czepiał, tak? Pięknie, już się nie czepia. I tutaj się nie czepia, ale... Gdzieś tam mieliśmy testy, ale to się nie powinno skompilować. Czy znaczy,
czy nie skompilować, co sparsować. XML się nie powinien sparsować w tym teście. No, come on. Sparsował się, to jakiś inny znaczek tu trzeba wstawić. Nie wiem, co tu jeszcze można wrzucić. O, ampersand się na pewno nie sparsuje, już widać. Bo to idea nam nawet podpowiada, tak? Zamiast tego. A, mieliśmy ostatnio przygodę z ampersantem, tak? Także już wtedy widzicie, dlaczego ampersand nie jest ten. Po prostu się nie sparsuje. Ciekawe, czego byśmy amp zrobili. Czy tak się sparsuje? Jednaczek jeden, ale nie wydaje mi się. A nie, gumen, kurczę. Ja chciałem wam pokazać, nie pamiętam. Czekajcie, to może tutaj jest, na ściądze mojej. Chciałem być taki mądry i pomyślałem, że pamiętam to. Zaraz się to było. Importing, dobrze. A, okej. Okay. Tak, właśnie jak chce się zdecydować, coś nie działa. Czekajcie, tutaj jest napisane, że jest slash, że slash nie działa. Zaraz zobaczymy. No powiedzmy, że sobie, nie wiem, taki namespacing sobie wprowadzić dodatkowy. Czekajcie, zróbmy tak, wycofajmy to stąd, bo to mi się, nie chce mi się zmieniać ciągle tego tutaj. Dobra, niech będzie tu. O, jakby bookkeeper. Wywal się w końcu. No, nareszcie. Ciężko poprzeć test. No, gdzie tutaj jesteś? A, teraz się wywalił no bin name. No nie, no nie wywalił się na parsowanie XML-a. To nie wiem, sorry. Może poprawili coś w każdym razie. Idea jest taka, że można te nazwy sobie... To zasadniczo jest ID XML-owy, więc ona ma jakieś ograniczenia. Podobno dwukropków też nie można i slashy. Już nie próbujmy. Anyway, chodziło mi o to, że można sobie zrobić name. I tutaj generalnie można sobie wpisać wszystko, tak? Te wszystkie powinny tam sobie te gesty i to powinno zadziałać. A czy nie jest też taka różnica, że ID musi być unikalne, a nie niekoniecznie? Też. I kolekcje mogę wtedy strzelać, prawda? Poza ID po kolekcji po ID? Mogę? A w tytuł zrobisz. Co? Ustałem się, co to będzie. Czy chcesz sobie wszystkie biny o danym name'ie? Tak. Czy one muszą być tego samego interfejsu? Nie, nie, nie. Nie, znaczy name nie jest, znaczy na poziomie całego kontekstu aplikacji nazwy powinny być raczej unikalne, bo inaczej on ci po prostu nadpisze te definicje. Aha, nadpisze, a właśnie. Znaczy, nie, on odpisuje po ID, to trzeba by sprawdzić, czy on na przykład, powiedzmy, że sobie zrobimy my repo. Teraz zobaczymy. Znaczy, rozumiem, że ID, gdybym takie same użył, to by mi się wywaliło. Tak. Już też na poziomie... No, tu już też wywala. Nie, on by nadpisał ci... Nie, no to jest bez sensu z punktu widzenia Springa, bo to jest identyfikator i on ci, no, tak jak myślałem, nie pozwoli. I po którym się odpowiadać? My repo is already used in this pin. Aha. Aha. Element, tak? Czyli nie możesz sobie zrobić w ten sposób. To chodzi o to tylko, że tam sobie można bardziej fancy znaczki. Jakby ktoś kiedyś potrzebował, albo też dać jakiś alias po prostu. Nie wiem, macie jakąś... Słucham? Adnotacje będą. Nie qualifiera się używa. Znaczy, tak, używa się qualifiera. Bo mieszasz, wybiłeś mnie z rytmu. Ale rozstrzygnąć po najmniej w XML-u. W XML-u? Ano. W XML-u używasz ID-ku. Czyli się nie da. No, nie wydaje mi się.
zasadne. Payback repository nie wydaje mi się, żeby to zadziałało, chociaż nigdy tak nie robiłem, nie miałem takiej potrzeby. Psz, w sumie czemu nie? Czy on jakoś próbuje znaleźć PID, nie może, to to najmniej szuka. Znaczy, to jest po prostu jak taki identyfikator, taki, taki powiedzmy primary key, tak? Powiedzmy, że jest tam natura klucz jakiś tam dodatkowy, po którym on też może sobie szukać tego. No dobra, jakby ktoś chciał bina, który się nazywa pięć różnych nazw w pięciu różnych miejscach, pod różną nazwą go używa, nie wiem, a taką taktykę, że sobie go w pracy nie wyrzucili, żeby tak, żeby tak kąt zakręcić. To o, można tak XML-a odzyskować. Nie, znaczy jeden przypadek, który przychodzi mi do głowy, to nie wiem, mamy jakiś, powiedzmy, legacy code, tak, którego nie bardzo chcemy zmieniać, a to, to że a w nowym kodzie stwierdzimy, że ta nazwa jest do kitu, tak, i chcemy użyć nowej, to już zrobimy sobie aliasa. Nie wiem, na przykład, czy chcielibyśmy mieć alias, bo nie wiem, bo są, powiedzmy, dwa interfejsy implementowane przez to i chcielibyśmy mieć alias pod jakąś jedną nazwą i pod jakąś drugą nazwą, na przykład, tak. Czy jak już mamy dwa interfejsy, to już lepiej to po typie niż po nazwie. No ale czasem może być potrzeba dania jakiejś fancy nazwy, na przykład właśnie tej ścieżką, czyli widzieliśmy, że działa. No, anyway, jest możliwość nadania więcej niż jednej nazwy dla bina, jakby była jakaś potrzeba. Ja szczerze mówiąc, mi się nie zdarzyło jeszcze. Raczej mi się zdarzyło, że mi nazwa nie była potrzebna, bo korzystam zazwyczaj z typów. Dobra, jeszcze jedna, to była taka rzecz z takich ciekawostek. A, util już pokazywaliśmy, util. To ostatnia rzecz, która była, której też zazwyczaj nie używam, ale istnieje. Zaraz wam powiem, dlaczego jej nie używam. Wróćmy do tego data source. O tym zrobiliśmy bałagan, tak? Okej. Okay. Może sobie zobaczmy tutaj. Mamy ten test, tak? A, tu jeszcze nie mamy. I mamy... Tworzymy sobie application context i podajemy ścieżki do wszystkich XML-i, które chcemy sobie, żeby ten... z których chcemy, żeby ten kontekst się składał. Możemy sobie zamiast tego... wyspodobać ścieżki do wszystkiego. Zrobić sobie... Dokładnie. Tak, albo właściwie powinno być... ścieżkę, tak, bo to akurat jest w tym samym miejscu na ClassPathie, więc on sobie z tym powinien poradzić. Ale generalnie można też tak komponować pliki. Dlaczego ja tego nie używam? Bo w tym momencie dla mnie to jest jednoznaczne, jakby ten plik jest już na stałe związany z tym plikiem. Nie mogę go nigdzie użyć samodzielnie. Powiedzmy, że w tym wypadku to może mieć jakiś sens gdzieś tam w testach, które zawsze wiążą się, potrzebują do jakiejś konfiguracji bazowej, ale w produkcyjnych konfiguracjach ja zawsze wolę mieć, jak już dzielę na pliki, zawsze wolę mieć je niezależne i zrobić sobie, nie wiem, skanowanie po patternie na przykład, niż wiązać je na sztywno, bo po to je rozdzielam, żeby one były niezależne, a nie po to, żeby je z powrotem wiązać importem. Bo wtedy mogę sobie wziąć jeden plik do testów, jednego, drugi do drugiego i one są totalnie od siebie niezależne. Mamy, ale to nie ja dodałem. Tak? Dobra, więc to jeszcze jest sposób, jaki można sobie komponować, tak? I co? Nie używać pełnych ścieżek, nie, generalnie importów ja nie używam.
Ja wolę, tak jak powiedziałem... Chcesz użyć to w kontekstu, który byś tam zdefiniowany. To chyba, że tylko... Ale to... Nie. Nie. W sensie... nie używam, jeśli... No może tak, że to, że nie tyle masz abstrakcyjnego bina, tak? Tylko masz, powiedzmy, pewien abstrakcyjny fragment kontekstu, tak? Tak? To wtedy import może mieć sens. Taki commonowy, tak? Że rzeczywiście, że no masz kawałek konfiguracji, której nie chcesz duplikować, tak? Tylko używasz importu. No to tak. Na przykład teren scope, tak? Dobra, ale jakbyśmy sobie na przykład application context XML przez while na jakiś taki, nie wiadomo jaki, no. I wsadzili go po... spróbowali go wyszukać po kropkach, nie znajdzie na to. Nie rozumiem. Żeby na przykład podać skorzystać na application, albo sam zrobić unikalną nazwę tego kontekstu, ale po prostu wyszukać. Powiedzcie, żeby zrobić application gwiazdkę XML? Nie, żeby nie było tego, żeby nie było meta int string, tylko sam application nazwa czy kontekst, który jest unikalny. Żeby XML miał tak, no tak. Właśnie, tak. I ten application context, żeby miał unikalną nazwę, żeby to nie był application context, tylko master application context 8. I wtedy możesz przesunąć, tak? Możesz tego wsadzić gdzie tam chcesz, żeby tylko na kostwach się zrobić. Wiesz, to nie chodzi mi o przesuwanie. Ten import to jest tak jak mówiłem, to tak jak masz composition over inheritance, tak? To jest dziedziczenie XML, tak naprawdę. Tak? A jak robisz to bez importu i za każdym razem podajesz wszystkie ścieżki, to jest kompozycja. Tak? Także czasem dziedziczenie ma sens rzeczywiście, ale preferuję tutaj kompozycję. Szybko złożona strasznie, bo masz 10 XML i różną, tak, różne importy. Dyskusję powiedzieć. Takie powiedzonko. Piszcie, zapytajcie wujka Google, co to znaczy composition over inheritance. Szybko rośnie, że co, że tutaj musisz dużo, tak? Nie, chodzi mi o to, że jak masz, używasz importu, no. Jak masz 10 XML i zaczniesz tam używać importów, no. To ci się taki graf stworzy takich zależności, którego złożoność bardzo szybko rośnie. Mm-hmm. No to tak samo jak dziedziczysz jedna klasa po drugiej klasie, po trzeciej, tak i tak dalej, i tak dalej. To dokładnie jest analogia tego wszystkiego. Tylko, że z dziedziczeniem jest jeszcze gorzej, bo tu masz jakby wiele dziedziczeń, tak? Tak. Tu możesz wiele importów kształtować. Tak. W zasadzie z tym jest gorzej, bo to się tak bardziej komplikować. Może się bardziej skomplikować, tak? Także to, co ja zazwyczaj staram się robić, to jakby tworząc, akurat do tego konstruktora chyba nie można przekazać takiej, nie można. Ale staram się używać jakiejś konwencji i wtedy robię sobie po prostu pattern, na przykład, nie wiem, taki, tak? To oczywiście tu nie zadziała, a później zobaczymy w inny sposób, jak się to przekazuje, ale generalnie chodzi o to, że robię sobie pattern i wiem, że chcę na przykład wszystkie pliki pasujące do tego patternu mieć w swoim produkcyjnym kontekście. Tak? Używam konwencji. Konwencji i kompozycji bazującej na danej konwencji. Tak? Czyli ten prefiks mi znajdzie wszystkie pliki, które są na class pathie, w dowolnym jarze, w zależności, w dowolnym moim komponencie, tak, czy nie moim. No jest z gwiazdką i bez gwiazdki. Bez gwiazdki to znaczy, że tutaj dalej nie jest pattern, tylko ścieżka konkretna. Jak używasz gwiazdki, to wtedy możesz tutaj użyć patternu. Czyli
Jak po lewej stronie jest gwiazdka, to po prawej też możesz użyć gwiazdki. Jak po lewej masz, nie masz gwiazdki, to po prawej też gwiazdki nie możesz użyć. Znaczy tutaj ona zostanie zinterpretowana po prostu... Jako gwiazdka. Tak, dokładnie, jako gwiazdka, a nie jako wild card. To jest sensu, zawsze powinien interpretować gwiazdkę. Ale chciałbyś mieć raz kilku z gwiazd, to powinien się leczyć. nie zawsze, bo czasem masz elementy, gdzie chcesz przekazać dokładnie jeden resource, a nie listę. A gwiazdka masz zawsze listę. Masz dwa różne typy. Albo jeden obiekt, albo lista obiektów. Tak? Nawet jak jeden z gwiazdką, to nawet jak jeden znajdzie, to i tak listą. Gwiazdka zawsze jest listą, tak. Nie, no chodzi o to, że... Wiele takich. No, szczególny przypadek listy to jest pusta lista, albo lista jednoelementowa. Ale to dana jest lista. A tak to jest jeden resource. Powinien zostawić tylko przypadek listy. Tylko z drzwi. Może na gwiazdkę ktoś wpadł później. Nie pamiętam jak to było. Okej, okay, to było, dobra, bo już mamy 18.30, przejdźmy w końcu do tych testów, nie? Są jeszcze jakieś pytania a propos tego, czy nie? Nie ma? Idziemy do testowania. Do testowania. Tutaj mamy z poprzedniego laboratorium solution, tak? No i tu widzimy, że tworzymy sobie tylko application context ręcznie. No, można tak robić, ale pewnie jakbyśmy sobie rozbudowywali tą naszą aplikację, to chcielibyśmy mieć może nie jeden taki test, który by tam miał kontekst, chociaż ja bym tutaj doradzał, żeby za dużo ich nie było. Ale załóżmy, że mamy ich trochę więcej niż jeden, to jest dwa czy trzy czy pięć, które korzystają de facto z tego samego kontekstu. No i ten kontekst nie ma takich dwóch prostych plików, gdzie jest 5 binów na krzyż, tylko w kontekście jest 50 albo 100 binów i on wstaje przez pół minuty. Tak, bo zanim tam wszystko się zainicjalizuje, zautwajeruje, wszystko się wywoła, no to mija kupa czasu, tak? No i teraz, no oczywiście możemy sobie zrobić klasę abstrakcyjną i setup tam i w ogóle, ale jak już to powiedziałem, composition over inheritance, tak? Jak możemy, to unikamy dziedziczenia i tutaj też unikamy i jest na to generalnie inny sposób. No i przede wszystkim może nie chcielibyśmy sobie tak ręcznie tutaj z application kontekstu za każdym razem robić get bin i tak dalej, tylko może byśmy chcieli użyć feature'ów Springa, na przykład jakiś autowire czy coś, tak, tutaj na naszej klasie testowej. Żeby on nam sobie tutaj strzyknął to do naszej klasy testowej, to co sobie tam w kontekście zrobił, a nie żebyśmy my musieli jakby mu mówić, w końcu to jest inversion of control, więc my nie chcemy mu mówić, co on ma zrobić, my chcemy mu powiedzieć, że on ma to zrobić i niech on to zrobi. I już, nie? Zadeklarować to, a nie wywołać metody, tylko chcemy to robić zrobić deklaratywnie i zostawić kontrolę frameworkowi. Więc do tego, gdzie jesteśmy, tu jesteśmy, do tego, żeby framework nam kontrolował, okej, gdzie to jest początek tego, integration testing, dobrze, bla, 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 tutaj jest dobrze, zaczniemy od, ponieważ nie mamy jeszcze prowadzonych adnotacji, więc zaczniemy też od dziedziczenia, czy nie, bo już wycofali tą klasę, co ja mówię, czekajcie, dajcie mi sobie przypomnieć, jakie były instrukcje do tego laba i to by sobie wtedy improve using improve, żebym wam powiedział to, co chcę, a nie coś, czego później nie będzie w ćwiczeniu. Zaraz, jak to było?
Lab czwarty, test, tutaj były jakieś instrukcje pewnie. A, okej. Okay. Dobra, czyli zaczniemy tak trochę... trochę pół na pół. Czyli... po pierwsze, Spring dostarcza taką fajną klasę. Tu jest dużo anotacji, o których sobie będziemy jeszcze mówić. Taką fajną klasę bazową, która de facto, no jak to było, że tak powiem, na jeszcze tam JUnit 3.8, to tych tutaj anotacji nie było i tak dalej, ale od JUnita 4 jest coś takiego jak runnery. Kto kojarzy w ogóle, co to są runnery JUnitowe? Takie klasy, które odpalają tego testa. No, na przykład, taki przykład inny runnera niż springowy, który przychodzi do głowy. Tak? Mokito, tak? Na przykład, jak sobie potrzebujemy z Moki, chcemy sobie Moki wstrzyknąć, to by nam wstrzyknął. No to też możemy sobie taki springowy runner zrobić. No i tutaj jedna wada tego podejścia jest taka, że możemy mieć generalnie jeden runner na test. Więc jeśli chcemy coś i Mokito używać i Springa, to musimy wybrać, co chcemy, i oczywiście obie rzeczy można zrobić programistycznie. Można sobie też z Mokito tam zrobić inject mox, prawda, i przekazać instancję klasy. No dobrą sprawę, Spring potrafi to samo, można mu przekazać instancję klasy, która ma anotację autowire, którą też się autowire'uje, więc to już wtedy jest kwestia wyboru, co kto woli sobie robić. W każdym razie to jest taka fajna klasa, która, dzięki której nasz kochany test nie będzie już musiał sobie sam zarządzać tym kontekstem aplikacji, tylko tak jak tutaj jest powiedziane, mamy też do dyspozycji taką fajną anotację context configuration, która co przyjmuje? No domyślnie to ona przyjmuje po prostu lokalizację XML-i, nic innego, czyli dokładnie to, co przekazujemy tutaj, prawda? I tak. No, można tak w skrócie powiedzieć, tak? Że Spring JUnit, tak, on tworzy ten cały tę springową rzecz. No i nie tylko tworzy, ale zarządza tym kontekstem też i zarządza też tą klasą w kontekście springowym, tak? Bo w tym momencie ta klasa staje się binem, ta klasa testu staje się binem springowym w tym kontekście. Jak to, bo jak inaczej tam go strzyknąć? Context configuration. Jak zarządzą się sami podczas testu? Jakim? Szczególny. Nie rozumiem. No, i forma, my API mamy poszczególne testy. Jak się te instancje się zmieniają? Czy sprinkie per każdy test? No tak. Świeże załatwienie, tak? No to działa tak samo jak normalny JUnit. To kwestia tylko, że wszystkie te JUnitowe feature'y działają normalnie. Oprócz tego normalnego JUnita to jest dodatkowo tylko totalne springowy kontekst, że się inicjalizuje, tak? No jest po to, że jak zrobisz tego spring to wtedy on ci kontekst buduje dla całej klasy. I jak sobie w jednym teście coś zmienisz w tym kontekście stan, jak to jest singletona na przykład, to jak nie zrobisz diffdis kontekst, to przed następnym testem on ci nie stworzy nowego kontekstu. No, ale powiedział, że stworzy. Nie, zrozumieliśmy się. On stworzy nową instancję klasy testowej, tak samo jak tworzy JUnit, ale całej reszty jakby nie, kontekstu nie stworzy, bo kontekst jest cache'owany. Tak, to co zacząłem mówić, że jak to będzie długo trwało, to co wtedy, tak? To właśnie jeden z feature'ów Springu jest to, tego test frameworku springowego, jest to, że on cache'uje.